Ktoś może powiedzieć, że to zabawa, że to zatracanie się bez pamięci w swojej pasji, w zabawie, tak jak gry komputerowe. To nie jest jak gry komputerowe absolutnie, bo jak gracie na przykład na komputerze, no to przechodzicie albo czytacie książkę, przechodzicie w inny świat, jesteście myślami gdzieś zupełnie jeszcze indziej. Na snowboardzie jesteście tu i teraz. Siema, banda, Krzysiek Dąbrowski. Dzisiaj opowiem o moim pierwszym tygodniu na snowboardzie oraz o tym, dlaczego uważam, że ten czas był jednym z najlepszych tygodni na snowboardzie ever, aż po dziś dzień. Jak zaczynałem prowadzić bloga, to miałem opory, żeby przyznać się, w jakim wieku zacząłem jeździć na snowboardzie. Dzisiaj no nie mam z tym problemu. Pierwszy raz na desce stałem, kiedy miałem 27 lat. Wiem, bardzo, bardzo późno to było. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. To jest za późno oczywiście, żeby zostać olimpijczykiem, czy tam brać udział w jakichś zawodach i walczyć o medale. Ale to nie jest za późno, żeby robić to, co teraz robię. To wszystko zaczęło się 10 lat temu. Pracowałem wówczas i mieszkałem w Holandii, w Utrechcie. I kumpel z pracy, Peter, zaproponował mi wspólny wyjazd razem z jego znajomymi, z taką większą, zorganizowaną grupą. To był chyba klub, jak to się mówi, wioślarski, coś takiego. Ja też z wioślarstwem miałem wtedy tyle samo wspólnego, co ze snowboardem. Przyjąłem zaproszenie, bo nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, z czym się je sporty zimowe, byłem ciekawy. Byłem nastawiony bardziej na imprezowanie. Pamiętam, miałem wtedy taką kurtkę z Chibo, mama mi kupiła, narciarską. Tutaj właśnie Peter z naszymi współlokatorkami. Pamiętam pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe autokarem, nasze skipasy już były ważne, ale jeszcze wtedy nie mieliśmy sprzętu, nikt nie jeździł. Stwierdziliśmy, że sobie zrobimy po prostu wycieczkę do restauracji gdzieś tam nad wyciągiem. Pierwszy raz wtedy jechałem wyciągiem krzesłowkowym i w sumie byłem pierwszy raz chyba zimą w górach. Nie mówiąc o tym, że byłem wtedy pierwszy raz w Alpach. I pamiętam ten moment, tą sytuację, kiedy staliśmy sobie czwórką tam koło tej restauracji. Takie poczucie, że zapowiada się bardzo fajny czas. I to było coś tak fajnego, bo wszyscy w tym samym momencie mieliśmy poczucie takiej wdzięczności za to, że kurczę, z płaskiego kraju, jakim jest Holandia, znaleźliśmy się w górach wysokich i spędzimy tutaj aż 6 dni. I ta perspektywa tych kolejnych 6 dni, to po prostu było coś tak wspaniałego, takie to fajne było uczucie. Pamiętam to po dziś dzień. No więc to była Francja. Wioseczka się nazywała Le Corbier. O, tutaj mamy Petera, tu nasze koleżanki. A to z grupy mojej chyba snowboardziści, to już była pewnie lekcja. Pamiętam pierwszą godzinę z instruktorem, te ćwiczenia przygotowawcze. Instruktor nazywał się Pierre. On był głównie narciarzem takim, który też brał udział w zawodach i zdobywał medale. Także narty to był jego pierwszy sport na snowboardzie. Jeździł, znaczy tylko uczył i pamiętam, miał taką twardą deskę, miał wiązania do wyścigów, oba skierowane w tą samą stronę. A to ja. Ciekawe, jaką miałem deskę, bo w ogóle tego nie pamiętam. A tutaj pamiętam te trzy piękne szczyty. Wykupiłem wtedy kurs 5-dniowy, 2 godziny dziennie, ale z racji tego, że nie było aż tylu chętnych i nie było tylu turystów we wiosce, szkoła narciarska podarowała nam ekstra 2 godziny, bo ci instruktorzy i tak mieli stałą pensję prawdopodobnie. I by mieli po prostu wolne, tak? To stwierdzili, że dadzą nam instruktora na kolejne 2 godziny na dzień. Czyli mieliśmy 4 godziny dziennie i ja to wykorzystałem od deski do deski. Byłem na wszystkich godzinach, ale pamiętam, z dnia na dzień ludzi było coraz mniej w grupie, wszyscy się wykruszali, już zdychali. Dnia 5 czy 6, czekajcie, bo zacząłem w niedzielę, a jeszcze w piątek, pamiętam, miałem lekcję. W piątek byłem sam. Dla mnie to było coś naprawdę nie z tej ziemi, po prostu te widoki alpejskie. Pierwszy raz w życiu widziałem tak piękne, wysokie góry, zaśnieżone. Nie twierdzę, że Tatry są, ale też w Tatrach nie byłem zbyt często. Po prostu miłość do gór, ona gdzieś tam we mnie była, uśpiona przez praktycznie całe moje życie i ona dopiero się obudziła, wyszła na światło dzienne właśnie wtedy. To właśnie Pierre nas brał troszkę poza stoki, jeździliśmy między stokami, po puszku były akurat opady śniegu, mówił, że jest bardzo dobra pogoda jak na tą porę roku, także podobno mieliśmy szczęście i wtedy zasmakowałem takiego mini freeride'u. To było coś tak dla mnie nowego, tak dla mnie wspaniałego, że z takiego bakcyla złapałem, że sami widzicie, co się stało. Gdzieś miałem porobione krótkie filmiki z tego wyjazdu, ale nie wiem, co się z nimi stało. Prawdopodobnie zostały na starym dysku, który niestety mi padł. On tam gdzieś jest, kiedyś go zreperuję i kiedyś odzyskam wszystko, wszystkie nagrania. Tutaj widać Mont Blanc na dużym zoomie. A to jest inna wioseczka, do której przyjechaliśmy tą samą grupą rok później. Wszystko z tego wyjazdu bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, jak to jest mieć pierwszy raz deskę na nogach. Jak to jest walczyć o przetrwanie, żeby się tylko nie wywrócić. To jest topowe, to jest świetne uczucie. To jest więcej niż uczucie, to jest stan umysłu. To jest bycie
tu i teraz, bo jeśli nie będziecie tu i teraz, to się wywalicie, będzie gleba. To jest coś pięknego, bo umysł, który gdzieś tam zwykle błądzi, albo myśli o przeszłości, ojej, ktoś tam nas skrzywdził, albo o przyszłości, o Boże, co to będzie, czy nie stracę pracy, to on musi wrócić tutaj, do teraźniejszości, żeby się nie wyglebić na snowboardzie. Na początku ten snowboard był dla mnie naprawdę uzależniający, to po prostu eksplozje dopaminy, sami wiecie jak to jest. Dalej to się domyślacie, jak to było. Jeździłem co roku, potem na coraz dłużej, potem zrobiłem instruktora, potem zostałem w tych górach na kilka tygodni, potem na miesiąc, potem jeszcze dłużej, w końcu cały sezon zrobiłem, a teraz zostałem już na stałe. Jak patrzę na tamten czas z dzisiejszej perspektywy, to snowboard był takim przebudzeniem, powrotem do zmysłów. W sumie nadal tak jest i uważam, że to wszystkich was tak samo dotyczy. Ktoś może powiedzieć, że to zabawa, że to zatracanie się bez pamięci w swojej pasji, w zabawie, tak jak gry komputerowe. To nie jest jak gry komputerowe absolutnie, bo jak gracie na przykład na komputerze, no to przechodzicie albo czytacie książkę, przechodzicie w inny świat, jesteście myślami gdzieś zupełnie jeszcze indziej. Na snowboardzie jesteście tu i teraz. To do czego zmierzam, bo jak o tym myślę, to już mam ciarki na plecach. Snowboard tak, to jest zabawa. Ale on pokazuje nam, że życie nasze nie musi wyglądać tak, jak czasami wygląda, że się zatracamy w naszych problemach i błądzimy gdzieś tam między przeszłością a przyszłością. Generalnie na co dzień przebywamy sobie w takim sobie stanie, ni to szczęścia, ni to jakiejś tam depresji, czasami jest lepiej, czasami gorzej. Snowboard mi osobiście pokazał, że taki stan niekoniecznie musi być. Zadałem sobie pytanie, czy taki fajny stan, który mam na desce, że jestem obecny i tak dalej, czy mogę go osiągnąć na co dzień? Słuchajcie, wiem, że to, o czym teraz mówię, może być trochę odjechane, szczególnie może się taki wydawać młodszej widowni. Chciałbym, żeby ten kanał niósł jeszcze jakąś inną wartość niż tylko nauka snowboardu i nauka o sprzęcie snowboardowym. Bardzo bym chciał wnieść w życie wszystkich, którzy to oglądają, troszkę, odrobinkę ciepłej, pozytywnej energii. Jeśli już byliście kiedyś na snowboardzie, to wiecie, że można bardzo szybko wejść w taki fajny stan, nie? To teraz proszę was wszystkich, zróbcie sobie takie małe ćwiczenie. Kiedy ktoś się was wkurwi, wyprowadzi z równowagi, będziecie stać w korku czy cokolwiek, kiedy będziecie czuć się źle, przypomnijcie sobie ten moment, który najlepiej pamiętacie wtedy, kiedy byliście na snowboardzie. I starajcie się go tak sobie zwizualizować przez minutę z największymi szczegółami. Koniecznie napiszcie mi proszę, czy się udało wam poprawić chociaż troszkę nastrój. Dobra, trochę odjechałem dzisiaj, co nie? Wszedłem w obszary wręcz psychologii. To na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego. Nie wiem, że chociaż troszkę was zainspirowałem. No nie wiem, dla mnie ten pierwszy tydzień to było po prostu moc, energia, endorfina. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie oczywiście i do następnego. Hej!